Państwa, w imieniu wszystkich tutaj stojących gości na scenie, myślę, że mogę zabrać głos i przemówić do Państwa. Nie bądź zielony w temacie autyzmu. Na niebiesko dla autyzmu. Zgadzamy się? Przynajmniej w kwietniu. Niebieski to piękny kolor i każdemu z nim do twarzy. Dziś pełno go w Pucku i będzie tak jeszcze przez kilka dni. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim paniom i panom ze Stowarzyszenia Zrozumieć Świat, którzy zorganizowali dzisiejsze i kolejne wydarzenia. Brawo dla nich, wielkie brawa! Dziękujemy Wam, że chcecie uświadamiać, mówić o trudnościach, ale i o sukcesach Waszych i Waszych dzieci. Dobrze, że możemy być tu w Pucku bliżej tematu, że jedyna wiedza nie płynie z filmu Rain Man czy Czarny Balonik. Einstein, Newton, Orwell, Beethoven, Mozart, Andersen, Kant, De Gaulle, a ze współczesnej Bill Gates czy Leo Messi. Czymże byłby dziś świat bez tych osób? Bez ich wkładu w rozwój nauki czy kultury? Większość z nich zamknięta we własnym świecie, a społeczna z problemami z komunikacją społeczną, bojąca się zmian, narażona na ciągłe cierpienia, nie potrafiąca stawić czoła lawinie nowych informacji napływających z zewnątrz, ale jednocześnie kochająca ład i porządek, pełna pasji, genialna. Dzisiaj taki piękny dzień, niebieski, kolorowy dzień. Proszę nam powiedzieć, jak jest autyzm odbierany na terenie naszego miasta? Tak, dzisiaj niebieski kolor wtoczył na Pucki Rynek i te ozdoby niebieskie przypominające o zjawisku autyzmu zostaną, mam nadzieję, na cały miesiąc, bo to jest cały miesiąc, w którym należy uświadamiać ludzi, czym jest autyzm, żeby po prostu zrozumieli i wiedzieli, że dziwne w ich mniemaniu zachowania dzieci czasem są zupełnie normalne i trzeba to w jakiś sposób ich zaakceptować. Także jesteśmy różnorodni. Te różnorodności człowieka jest moim zdaniem siła i potęga i trzeba po prostu to zrozumieć i uszanować. I dlatego to akcja. Jest dzieci autystycznych coraz więcej. 1 na 100 w skali świata, w Polsce 1 na 68. Jest tendencja rosnąca. To są osoby, z którymi spotykamy się na co dzień. Musimy wiedzieć coś na ich temat, żeby je po prostu akceptować. Na terenie miasta Połock mamy ośrodek adaptacyjny, który praktycznie też tymi dziećmi się zajmuje. Czy takich placówek na terenie powiatu powinno może być więcej? Tak, już są takie plany. Właśnie dzięki temu stowarzyszeniu niesamowitemu, są niesamowite osoby, bardzo zaangażowane. Stowarzyszenie Zrozumieć Świat. Jest inicjatywa powstania Centrum Terapii, Diagnozy i Edukacji. I ona miałaby powstać prawdopodobnie w starym budynku Urzędu Pracy. I my bardzo mocno ją wspieramy, bardzo tutaj panią staramy się pomóc. Uzyskać też pieniądze unijne. No i liczymy też na wsparcie wszystkich samorządów powiatu puckiego, bo to jest rzecz, która na terenie całego powiatu powinna być dla całego powiatu istotna. Ma też tam powstać przedszkole integracyjne dla 60 osób, ale przede wszystkim bardzo szybkie centrum diagnozy. Dzisiaj dziecko autystyczne, u którego podejrzewa się autyzm, czasem czeka rok, półtora roku na diagnozę, na którą trzeba jechać do Gdańska na przykład, więc chcemy pewne rzeczy przyspieszyć, żeby ta diagnoza była szybsza i żeby można było terapią zająć się stosunkowo wcześnie. Szanowni Państwo, miło nam, że jesteście Państwo z nami i teraz poprosimy o to, żebyście powiedzieli nam parę dobrych, miłych słów. Jesteśmy tutaj dzisiaj pod hasłem, żeby zaświecić się na niebiesko dla autyzmu. Ważny dzień dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek związek z tym problemem, a dla nas szczególnie dla rodziców, dzieci ze spektrum autyzmu i dla wszystkich osób, które pracują z tymi dziećmi. Jest to takie nasze pierwsze święto, które żeśmy się odważyli w tym roku zrobić. Jak widać, Pan Bóg nam pobłogosławił i pogodę dał bardzo dobrą, chociaż nie zapowiadało się. Jeszcze 2 dni temu było strasznie i drżeliśmy, co to będzie. Ale jesteśmy przeszczęśliwi, że
pogoda dopisała, goście dopisali i możemy się tutaj wspólnie bawić, a co najważniejsze, coraz więcej osób o autyzmie może się dowiedzieć w taki sposób z jednej strony zabawowy, ale też i na poważnie, bo oprócz takich informacji ogólnych można się dowiedzieć od naszych terapeutów szczegółów również. Bardzo ciekawy program, bo to nie tylko dzisiaj zajęcia, nie tylko dzisiaj Światowy Dzień, ale jest on rozłożony w czasie. Tak, jeszcze mamy wykłady i warsztaty. W sobotę będzie takie mini sympozjum, gdzie zaprosiliśmy również i naszych włodarzy, żeby dowiedzieli się kilku ważnych informacji na temat autyzmu, które nie zawsze mają nawet i czas, żeby się zapoznać. Oprócz tego też będzie następnego dnia, będą warsztaty dla wolontariuszy i dla rodziców naszych. Widzimy, że akcja dzisiaj ma bardzo rozpiętą, taką można powiedzieć, propagowanie tej definicji autyzmu. Czy to jest właśnie według Pana dobry kierunek, żeby pokazywać ludziom młodym, którzy jeszcze się uczą, właśnie uświadamiać, co to jest autyzm? Jak najbardziej, gdyż młodzi ludzie, szczególnie licealiści, są na etapie życia, gdzie zaczynają wybierać, gdzie zaczynają myśleć, co dalej. I my wskazujemy pewną też możliwość, że jest zajęcie czy misja taka wśród dzieci i być może z tych wolontariuszy, z tych młodych ludzi wyrośnie cała rzesza terapeutów, cała rzesza nauczycieli, którzy będą rozumieli autystów, którzy będą chcieli pracować z autystami, bo potrzeby są duże i coraz większe. Widzimy tuż za nami układa się jakaś litera w kolorze niebieskim. Co to za litera, co ona ma tu symbolizować? To jest duże A, czyli A jak autyzm. Niektórzy mówią A jak as, czyli symbol autystów. Jest to zrobione z niebieskich nakrętek, specjalnie zbieranych, co w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach, czyli zaangażowaliśmy w to dużą rzeszę osób i jak widać literka będzie bardzo duża, że pierwszy szablon musieliśmy powiększyć i mamy nadzieję, że uda się przez ten cały dzisiejszy dzień ułożyć tą literkę A. I pozostanie to taka pamiątka nie tylko na zdjęciu, ale i też w sercach osób, które współuczestniczyły w tym. Chcę Wam wszystkim podziękować jako motocykliści ziemi puckiej i Storm Riders za to, że mogliśmy uczestniczyć w takiej inicjatywie. Pojawiliśmy się tutaj, również pomachaliśmy niebieskimi balonikami i jesteśmy z Wami. Dziękujemy bardzo. Czy wiesz, co to jest autyzm? Osoba niepełnosprawna. Powiedz mi, gdzie się tego nauczyłeś? Bo widziałem jedną panią, która miała oczy nie w tą stronę. Jak masz na imię? Olaf, czy wiesz, co to są osoby niepełnosprawne? Nie. Nie wiesz, a wiesz, co to jest autyzm? Tak. A powiesz nam? Taka litera. Taka literka to jest, jak dzisiaj budowaliście, dokładnie. A kto nam by mógł coś jeszcze dzisiaj o autyzmie powiedzieć? Że są osoby niepełnosprawne. A jak ty masz na imię? Amelka. Amelka, powiedz mi, co dzisiaj mamy za święto? Wiesz, jakie mamy dzisiaj święto? Powiedz nam. Autyzm. Autyzm. A powiedz mi, a czy wiesz, co to jest autyzm? Ja wiem. Taka litera. Taka literka, to już nam mówiłeś. Taka literka A, bardzo ładnie.